czego sobie życzy moja wnusia? Chcę lodów. Znam pewien świetny przepis. Smażone lody. Aby lody miały odpowiednią konsystencję, trzeba je najpierw drobno posiekać. A, to proste. Babciu, my też tak umiemy zrobić. Ciach, ciach, ciach. Łatwizna. Uważaj, młoda damo. Nie rozrzucaj jedzenia po kuchni. Tak to jest, gdy amatorzy biorą się za robotę. Nie, no to się nie nadaje. Zrobię je według oryginalnego przepisu. Mleko i śmietanę trzeba wylać na płaską powierzchnię. Dodać dowolne owoce. Ja mam truskawki. Teraz wszystko dokładnie posiekam. Gdy masa stwardnieje, można kroić i zwijać w rolatki. Właśnie tak. No też tak umiem. Kroić i zwijać. Nic szczególnego. Teraz przełożę do pucharka i udekoruję. Dodam troszkę bitej śmietany. Wygląda troszkę blado. Przyozdobię tęczowymi skittlesami. Nie można też zabraknąć słodkiej rurki i ciastek Oreo. Babcia też zaraz pokroi swoje lody na kawałeczki. Poleję je sosem truskawkowym. Babciu, nie tak się to robi. Sos mi się też przyda. Jeszcze żelkowe misie. Troszkę owoców. Truskawki, a potem borówki. Na koniec posypka. Tadam! Wyszło doskonałe. Okropny sposób podania. Patrz i ucz się, Jane. Lody można udekorować skórką z cytryny. Kwaśny smak będzie doskonale komponował się ze słodyczą lodów. A skórki z cytryny można wykorzystać do wykonania nietypowej dekoracji. Dodamy troszeczkę lodu, żeby lody dłużej się nie roztopiły. A do serwowania, jak w najlepszych restauracjach, użyję suchego lodu. Jeszcze troszkę dymu i pod pokrywkę. Voilà! Szefowa kuchni postawiła na efektowność. Niewiarygodne. Lody babci nie wyglądają tak spektakularnie. Tyle składników jest w porcji od siostry. Zobaczmy, które lody najbardziej spodobają się małej Glorii. Chcę to! Wow, truskawka i bita śmietana, pycha! O, co to za mgła? Co tam jest? Rety, dokładnie to, czego chciałam. Jak dużo dymu. Ble, jakie kwaśne! A to wygląda dziwnie. I smakuje średnio. Wybieram te. Jupi, wygrałam! Wiedziałam, że ci się spodoba. Babciu, Gloria znowu chce jeść. Chcę lizaka. Jak ten, kolorowy na patyku. Co? Bo nie widzę zbyt dobrze. A, robi się. Babcia ma w tym doświadczenie. Musimy zrobić gęsty syrop cukrowy. Bierzemy cukier i wsypujemy go do wody. Teraz musimy cały czas mieszać. Też znasz przepisem, mo? Ściągasz ode mnie. One zawsze się kłócą. Nie wydaje się skomplikowane. Cukier i woda. Wrzucę to do garnka i wymieszam. Trzeba sprawdzić temperaturę przed wlaniem do foremek. W przeciwnym razie może pęknąć. Jest idealna. Teraz można wlewać. Dodam tęczowych barwników, żeby było tak, jak prosiła Gloria. Babciu, patrz i ucz się. Tak jest! Gloria chciała wielokolorowego lizaka. Mam akurat naturalny barwnik. Babciu, jaka ty jesteś silna. I to jak? To jeszcze nic. Można wlać do foremek. A teraz włożę patyczki, zanim zastygnie. Masa zastygła. Można skręcać lizaka. Cuda niewiny. Babcia jest pod wrażeniem. Skręcam to w cienki paseczek. A teraz powstanie z tego ogromny lizak.
Okej. Świetnie weszło. Wow. Ojej, chyba coś się pali. O nie, to mój cukier. Spalił się. Wnusiu, ale z ciebie nie do rajda. Co ja teraz zrobię? Dobra, umiem lepić. Moja siostra ma dużo kolorowej ciastoliny. Też zrobię kolorowe paseczki i skręcę je w wielkiego lizaka, jak zrobiła to Emma. Będzie niejadalny, ale za to jaki piękny. Wychodzi mi całkiem nieźle. Wszystko gotowe. Co wybierzesz, Glorio? Naturalne lizaki babci? Plastelinowe cudo od siostry? Czy smakołyk od szefowej kuchni? Chcę tego lizaka. Wygląda zwyczajnie. Dziwny smak. Spróbuję teraz tego. Dziwne. Pachnie jak Play-Doh. Spróbuję. Tak, to ciastolina. Kto grzebał w moich zabawkach? Ojej, co za piękno. Bardzo słodkie i śliczne. Wybieram tego lizaka. Hurra, to moje dzieło. Teraz mam ochotę zjeść chipsy. Tak, to nie jest trudne. Siostra Jane, szefowa kuchni i babcia z entuzjazmem zabierają się do pracy. O, proszę. Teraz pokroję ziemniaczki w cienkie plasterki. Ej, ale ja nie mam czegoś takiego. Czym mam kroić? Muszę znaleźć coś odpowiedniego. Tylko co? A, znalazłam! To straszne. O co chodzi? Spójrzcie na te piękne karbowane plastry. Nie, Jane. Piękne chipsy będą u mnie. Spójrz na tę maszynkę. Można jej użyć do pokrojenia ziemniaków w spiralki. A teraz nabiję je na patyczki. I gotowe. Cuda na kiju. Babcia wykona danie tradycyjną metodą. Usmażę ziemniaki na patelni. Przecież ona prosiła o frytki, a nie osmażone ziemniaki. Ja usmażę spiralne frytki na głębokim oleju. Frytownica? Też jej użyję. No i gotowe. Pozostaje tylko ładnie podać. Z papryką i solą. Babcia też już skończyła. A moje ładne podanie brzmi więcej keczupu. Wszystko, czego tu potrzeba, to sól. Masz, wnusiu, zjedz. Babcine chipsy tak pięknie pachną. Chipsy siostry też wyglądają dobrze. Ale chipsy szefowej kuchni to dopiero dzieło sztuki. Od czego mam zacząć? Co to jest? Jak dużo keczupu. To na pewno porcja od Jane. Ona uwielbia keczup. Nieźle, zjadliwe. A to co? Smażone ziemniaki? Fuj, zupełnie nie to, co chciałam. Wow, te wyglądają bombowo. Smakują niesamowicie. Pyszne. Wybieram je. O tak, wygrałam. W pierwszej rundzie chcę pierniczka. Mam nadzieję, że mnie uszczęśliwicie. Nie ma problemu, profesor Bob bierze się do pracy. Po co tyle hałasu, profesorze? Ja tu jestem, szefowa kuchni Samantha. Profesorze, czy mógłby mi pan podać troszkę miodu? Dziękuję. Trzeba go wlać do rondelka i dodać troszkę cukru. Oczywiście masło też. I pamiętajmy o jajku. Odrobina mąki też się przyda. Zobaczcie, jak się rozbija jajka. Aj, to bolało, ale udało mi się. Aby moje pierniki były smaczne, będę podglądać, co robi Samantha. Mąka ta podstawa. To na pewno. Owsik! Najwyższy czas na wymieszanie ciasta. Tadam! Proszę bardzo, moje ciasto na domek z piernika jest gotowe. Teraz trzeba je rozwałkować.
Trzeba to zrobić przez specjalny papier, aby nie przyklejało się do wałka. Teraz czas na kształty. Użyję foremek. Gotowe. Pozostało tylko upiec. Za chwilę moje smakołyki będzie można próbować. Po co komu te foremki? Skoro jest takie cudowne urządzenie jak cyrkiel. Aj! Jest bardzo ostry. Ale można nim wyciąć idealny okrąg. A za pomocą linijki można odmierzyć idealny prostokąt. Na tym właśnie polega nauka. Pomaga nawet w gotowaniu. Czas włożyć pierniki do piekarnika. Emo, co ty u licha wyprawiasz? Biedne ciasto. Aja, aja, a masz. Brawo, ale po co ty to robisz? Musiałam zrobić małe kulki z ciasta, żeby każdą z nich zabarwić na inny kolor. Tylko czerwony barwnik z jakiegoś powodu nie chce lecieć. Ojej! O Boże, to chyba krew. Rzeczywiście wygląda jak krew, ale nie szkodzi. Wilka już nie ma. Przepraszam, mdleję na widok krwi. Teraz muszę zamienić moje kolorowe kulki w kiełbaski. Połączę je w jedną dużą kiełbasę. A następnie zwinę całość w spirale. Patrzcie, jaka piękna kubka. To znaczy piernik. Pozostaje tylko posypać go słodkimi kuleczkami i do piekarnika. Wygram, zobaczycie. Moje pierniki są gotowe. Czas na sztukę. Chcę zrobić prawdziwy domek z piernika dla Jane. Jako kleju użyję białego kremu. Spójrzcie na ten cudowny proces. Ale to jeszcze nie wszystko. Udekoruję go kolorowymi cukierkami. Patrzcie, cudowny. Teraz moja kolej. Ja też stworzę coś wyjątkowego. Trochę kleju cukrowego. I moje pierniki zamienią się w prawdziwą rakietę. Odjazdowo, co? Pięknie i smacznie. Kurczę, nie ma już cukierków. Cóż, będę musiała udekorować mojego zawijaska tym jednym M&M'sem. Jane, skończyliśmy. Czas wybrać zwycięzcę. No nie wiem, wszystko wygląda tak ładnie. Zwłaszcza ten domek z piernika. Chyba od niego zacznę. Bardzo smaczny. Rakieta jest taka sobie. Profesorze, chyba za długo piekłeś pierniki. Ciekawe, co Emma ma dla mnie. Wygląda świetnie. Ojej, smakuje wyśmienicie. Piernikowy ludzik pomoże mi wybrać zwycięzcę. I oczywiście jest nim Samantha. Odwaliła kawał dobrej roboty. Dziękuję, Jane. Teraz mam ochotę na makaron. Bułka z masłem. Mam nadzieję, że mi się uda. Uwielbiam spaghetti. Właśnie wymyśliłem, jak je zrobić. Pomoże mi w tym matka wszystkich nauk. Chemia. Zamierzam sam zrobić żelki. Najpierw wlewam płyn do strzykawki, a następnie za pomocą długiej gumowej rurki zanurzam tę mieszaninę w lodzie. I otrzymuję długi, słodki makaron. Ten syf nie nadaje się do jedzenia. To niezdrowe i bez smaku. Ja zacznę od ugotowania kapusty. Najważniejsze to ją dobrze posiekać. Mój pomysł jest genialny. Mam tylko nadzieję, że to da się jeść. Ja nie mam zamiaru się męczyć. Po prostu zaleję zwykły makaron wodą i włożę do mikrofalówki. No i tak się ugotują. A ja przygotuję makaron ryżowy. Kapusta nada mu ładnego fioletowego koloru. Koniecznie trzeba skropić całość sokiem z cytryny dla smaku. I udekoruję ten przysmak uroczym małym konikiem. O takim. Patrz, jaki kolorowy makaron mi wyszedł. Mój też jest kolorowy. Dawno nie byłem tak zachwycony efektem. O,
mój makaron jest już prawie gotowy. Pozostało tylko przyprawić go serem w proszku. Papsik! Ser w proszku? Paskudztwo, to jest niezdrowe. Jeszcze nie skończyłam. Chcę, żeby mój makaron był różowy. Papsik! Zrobię to z pomocą różowego proszku. Emma, co ci się stało? Już mi słabo. O efekty specjalnego gotowania. Gotowa, jestem czysta. Patrzcie, jaki ładny makaron. Jestem z siebie dumna. A mój żelkowy makaron powstał w wyniku eksperymentalnego procesu chemicznego. Jane, próbuj. Ciekawe. Uwielbiam żelki. Spróbuję. Ale pyszne. Niesamowite. Bardzo nietypowe danie. Spróbujmy tego, co przygotowała dla mnie Samantha. No niezłe. Uwielbiam makaron ryżowy. Ciekawe, co wymyśliła Emma. To też jest pyszne. Nawet nie wiem, kogo wybrać. Profesor Bob zrobił najbardziej niezwykły makaron i najsmaczniejszy. Hurra! A teraz chcę zapić te wszystkie pyszne rzeczy. Przygotujcie dla mnie koktajl. Zrobię coś specjalnego dla Jane. Ważne, żeby nie przesadzać z sodą, bo wtedy mojej mikstury nie da się wypić. Spróbujmy polać sodę oliwą z oliwek. Dlaczego nikt tego nie robi? A na koniec zalejmy całość sekretnym składnikiem. Tadam! Pierwszy koktajl gotowy. Emma, nie waż się go dotykać. Zrobiłem go dla Jane. Ja chyba nie będę tak eksperymentować ze składnikami. Zrobię klasyczny koktajl ze Sprite'em jako bazą. Muszę go tylko otworzyć. To wszystko dlatego, że nie znasz praw fizyki. Po co mi prawa fizyki? Mój koktajl będzie pyszny i bez nich. Z wyjątkiem tego, że zostało za mało Sprite'a. Ale nie szkodzi, uzupełnię szklankę landrynkami, no i bitą śmietaną. Wyjdzie mi niesamowity napój. Uwielbiam bitą śmietanę. Wow, super. Koktajl ozdobię żelkami. Nie tylko żelkami. Zobaczcie, co zrobiłam. Widzieliście kiedyś większy koktajl? Wow, Emma, brawo. Też mi coś. Przygotuję najbardziej oryginalny koktajl, jaki Jane kiedykolwiek piła. Będzie w lodowej kuli. Zrobiłam ją wcześniej. A teraz za pomocą strzykawki wleję kolę. Potem wrzucę kulę do szklanki i dodam więcej coli. Powinno być nie tylko ładnie, ale i ciekawie. A najważniejsze, orzeźwiająco. Dodam jeszcze troszkę dymu. Takie koktajle podają w najlepszych restauracjach na świecie. A takiego koktajlu nie znajdziecie nigdzie. Zobaczcie, jaki jest wspaniały. Gratuluję, brawo. O nie! Ups, tego się nie spodziewałem. Kurczę, po co tak długo go szykowałam? Nie szkodzi. Spróbuję inne koktajle. Najpierw profesora Boba. Co to? Fu, chyba nie da rady tego pić. To jakiś żart? Spodziewam się czegoś niezwykłego po Samancie. Ojej, niby zwykła kola, ale jakaś niewiarygodnie pyszna. Zwycięzca jest oczywisty, Samanto, gratuluję. Hurra, wykosiłam was. Wow, jak tu dużo Twixów. Ma być dużo? Macie szczęście, ja mam tylko jedną czekoladkę. Ej, uważaj z tymi papierkami. Nie krzycz na mnie. Bo zaraz oberwiesz. Rozczłonkuję cię piłą łańcuchową. Nie, pomocy! Dobra, nie krzyczcie. To nie o was chodzi. Piła jest dla mojej czekoladki. A właściwie czekoladek. Zapomniałam, że w Twixie są dwa paluszki. Zapomniałaś? A nie zapomniałaś, że czekolada lata we wszystkich kierunkach, kiedy ją piłujesz? Zamiast się obrażać, moglibyście się ze mną cieszyć. Ja mam tylko jednego batonika, a wy jak dużo. Jeśli skończyłaś, to czas, abym ja zajęła się moimi maleństwami. Najpierw muszę pozbyć się wszystkich opakowań. Powiedziałam wszystkich. No to teraz można jeść. Naprawdę lubię Twixy, zawsze są pyszne. Zwłaszcza, gdy jest ich tak dużo.
mam pomysł. Dlaczego miałabym jeść suche batoniki, skoro mogę je maczać w mleku? Czy ty sobie żartujesz? Dlaczego wszystko leci na mnie? Nie marudź, lepiej zobacz, jak zwykłe mleko zamienia się w czekoladowe. Z pewnością nigdy nie widziałeś czegoś takiego. Można pysznie zjeść i się napić. Widzę, że już prawie skończyłaś. To oznacza, że teraz ja mogę jeść czekoladki. Muszę tylko pozbyć się opakowań. Jak fajnie, co nie? A to nie wszystko. Nadszedł czas na zbudowanie czegoś. Wszystkie te czekoladki są bardzo wytrzymałym i smacznym materiałem budowlanym. A wszystko to połączy Nutella. Wzbogaci smak batoników i doskonale wszystko sklei. No to ruszam z budową. Wow. Tylko spójrzcie, co tu powstaje. To pierwsza na świecie wieża z czekolady. Sięga aż do chmur. Nie mogę jej skończyć bez drabiny. Nie wiedziałem, że jestem tak dobrym budowniczym. To jest nasza szansa. Zgadza się. Na co czekamy? Jedzmy. Dziwne. Dlaczego wszystko się trzęsie? Ojej! Pomocy! Ups, mam nadzieję, że żyję. Jak mogłyście? To były moje czekoladki. Dobrze, że miałem kask. To mnie uratowało. Co to jest? Dlaczego mam takiego pecha? Mam tylko jedno oczko? I je przebiłam. Zdarza się. Jeśli będziesz się śmiać, to dam ci popalić. Oczko jest bardzo lepkie. I jak? Podoba ci się? Wystarczy. Nie będę tracić czasu, wolę je zjeść. Jedz, a ja w międzyczasie zrobię zabawny żart. Będę do tego potrzebował keczupu. Myślę, że to kupi. Julia, spójrz, wyjmę sobie oko. Co? To oko, prawdziwe. Zabierz to ode mnie natychmiast. Oj, co to jest? Chyba się dusi. Musimy ją poklepać po plecach. Wtedy wszystko będzie w porządku. Te czekoladowe kulki są pyszne. Mogłabym je jeść bez końca. What? A skąd tu się wzięło oko? To straszne. To oko chyba rzeczywiście wygląda jak prawdziwe. Jeszcze jak? Jedyna różnica to, że jest o wiele smaczniejsze. A w środku znajduje się równie pyszne nadzienie. Nadzienie? Spójrzcie na mnie. Teraz moja kolej na zjedzenie tych żelkowych gałek ocznych. Czegoś tu brakuje. Jeszcze jednej pary oczu. Nie dotykaj moich. Poradzę sobie z nimi bez ciebie. No daj chociaż jedno. Jesteśmy przyjaciółmi. Podziel się. Nie mam się czym dzielić. Zjadłem wszystko. Spójrzcie, pusto. Co to jest? Dlaczego tak dobrze widzę? To przez chciwość. Dobrze ci tak. Chyba sobie żartujecie. Dlaczego zawsze mam tak mało? Zgadza się. A my za to mamy mnóstwo chipsów. Jeden chips i to nie można go nawet podnieść. Jest taki malutki. Po co nam poszło pod stół? Jak to po co? Muszę to jakoś zjeść. Myślę, że penseta mi pomoże. Lepiej byście jedli swoje porcje, zamiast sobie żartować. Dobra, szybko zjem moją paczkę. Tylko ją otworzę. Co jest? Dlaczego nie idzie? Bo Peter to mięczak, jak dziewczyna. Nie jestem dziewczyną. Mam lepszy sposób na otwieranie chipsów. Muszę tylko przepiłować opakowanie. A nie mówiłem! A żeby ręce pozostały czyste, chipsy polecą prosto do mojej buzi. Jakie to pyszne! Wow! Ojej! Nie sądziłam, że faceta może załatwić zwykła paczka chipsów. Czas na zjedzenie moich smakołyków. To jest takie dobre. Rewelacja. Aj, to boli. Ciebie boli, a mnie smakuje. Jest pyszne. What? Żyję. O, może nie.
Te chipsy są takie dobre. Nie mogę się zatrzymać. To wręcz nierealne. Są zbyt dobre. Zbyt dobre. Uważajcie, to atak opakowaniami. Mogłaś mi też dać kask. Nie kasku potrzebujemy. Trzeba połamać wszystkie chipsy temu żarłokowi. Wow, to było idealne trafienie. Co się stało? Pomóżcie mi. Tylko nie brokuły. Brokuły? To dlaczego ja mam jakieś ziarenko? To nie smakuje dobrze. Wiem, muszę je zasadzić. Potem dowiem się, co z tego wyrośnie. Przestań! Właśnie cała ziemia leci na nas. Oj, nie chciałam. Całą buzię mam w ziemi. Nie obrażajcie się, ja tylko kopię dołek dla mojego maleństwa. A dopóki ono rośnie, jedzcie swoje brokuły. Chyba teraz moja kolej. Ale problem polega na tym, że nie cierpię brokułów. Są takie ohydne. To najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek jadłem. Muszę to szybko czymś zapić. O, daj mi to, podleję moje ziarenko. Patrzcie, rośnie. Twoja kola pomogła mojemu kwiatkowi urosnąć. Pomogła? Teraz musisz to zjeść. I to nie jest kwiat, a brokuły. Zjeść? Ale ja to wyhodowałam. Mam nadzieję, że przynajmniej dobrze smakuje. Jednak nie, chyba nie jestem zbyt dobrym ogrodnikiem. Brokuły są okropne. Nie da się tego jeść. W dodatku masz ziemię na całej twarzy. Przestańcie się śmiać. Julia, twoja kolej. Moja? Ale ja mam taką dużą porcję. Nie mogę tego zjeść. Patrzcie, tam leci samolot. Naiwniaki, szukajcie sobie, a ja się tego pozbędę. To zbyt paskudne. Czyli chcesz nas oszukać? Dobrze, że mam specjalną miskę. Jakie to niedobre! Spójrzcie, wszystko zjadłam. Było paskudne. Paskudne to dopiero będzie. Proszę, to wszystko, co wyrzuciłaś. Podziękuj mi, że to złapałem. Tak bardzo nie chciałam tego jeść, ale chyba będę musiała. Skittles! Super! Ale chciałbym mieć więcej. A Julia znów ma najmniej. Kurczę, dostałam tylko jednego cukierka. Ale przedwcześnie się cieszycie. Mam genialny plan, jak go powiększyć. Aby to zrobić, będę potrzebowała iPhone'a. Trzeba tylko powiększyć foto cukierka w aparacie. Wspaniale! Teraz jest większy i na pewno smaczniejszy. Mam nadzieję, że smakuje magicznie. Jest pyszny! Bardzo mi się podoba. Peter, teraz twoja kolej. Z przyjemnością. Patrzcie, zaraz złapię wszystkie cukierki do buzi. Widziałyście kiedyś coś takiego? Ups, troszkę chybiłem. Troszkę? Prawie nic nie udało ci się złapać. Dobra, skoro wy zjedliście, teraz moja kolej. Dasz mi chociaż jednego cukierka żółtego. Oczywiście, że nie. Są moje. Pozostało najtrudniejsze. Jaki kolor wybrać? Który zjeść najpierw? Myślę, że potrzebuję pomocy ruletki. Wow! Który kolor wylosuję, taki zjem. Wow! A zacznę od... zielonego. Wow! Tak przy okazji to mój ulubiony kolor, więc mam szczęście. A teraz zjem wszystko po kolei. Te cukierki są zbyt dobre. No to ja wylosuję sobie jakąś kapsułkę. Co tam jest? O, coś tu się świeci. Wow, spójrzcie na tego ogromnego cukierka. Jest taki pyszny. Ekstra. A w środku mam mnóstwo słodyczy. No to mi wystarczy do końca życia. Ja też chcę, a loteria się już skończyła. Podziel się. Dobra, podstawcie ręce. Nie jestem chciwy. Cukierków wystarczy dla wszystkich. Dzięki, Peter.